motywuje Was Zwierzak. Bo jak się chodzi na siłownię, to same koksy chodzą. Kto chce, znajdzie sposób, a kto chce, znajdzie powód. No więc jak ty się tak dygasz, to ty się zastanów, czy się w ogóle tego życia nie będziesz w życiu bał. Idź, przełam to w sobie, po prostu idź. Nikt ci tam krzywdy nie zrobi, zapomnij. Tylko musisz się trzymać zasad, które są na siłowni. Jeżeli leżą sztangielki, to ty nie bierz sobie ich i sobie nie idź jak w fitness klubiku, bo to jest siłownia. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś ćwiczy na sztandze, to się zapytaj, czy możesz wziąć tę sztangę, albo ile ma serii. No proste. Nikt ci krzywdy z tego nie zrobi. A nie, że sobie bierzesz, sobie idziesz, no bo to grozi dostaniem jakąś piątką w głowę. A tak, jeżeli będziesz grzeczny, tak jak trzeba, kulturalny, to nie ma, że boli, no nic ci się nie stanie. No nic. Mi się nie stało nigdy i udało mi się te bicki trochę przypakować delikatnie na babcie, no ale nic się nikomu nie stanie. Jaki sposób na poranne cardio? Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, więc po prostu nastaw sobie ten budzik wcześniej. Jak nie możesz go wcześniej na wcześniej nastawić, to i wcześniej spać. I nie mów, że nie masz czasu. Jak ja mam czas, to Ty musisz mieć czas. No mi tego czasu dużo już nie zostało. Co wybrać, jedzenie czy suplementy? Jaki kto do jedzenia, taki do roboty. Więc bez trzymania miski Ci żadne suplementy nie pomogą. Jak imprezować i być w formie? No, dzień do pracy, noc do spania, a wieczór do kochania. Więc tak ogólnie te imprezki to jak najbardziej rzadko, ale coś tam niech będzie. Ale mają być rzadko, a jak będziesz imprezować tak jak ja kiedyś imprezowałem, zapomnij o formie. Po co aeroby na masie? No? Nie chcesz sześciopaka? Nie trzeba. Zechcesz? Nie będzie. Dlaczego nie mogę przybrać na masie? Jak już nie możesz, to chociaż mięsko zjedz.